Wyłącz czynnik przedpierwiastek ze 108. Zaczniemy od rozkładu na czynniki pierwsze liczby 108. 108 jest liczbą parzystą, czyli na pewno dzieli się przez 2. Dostajemy 54. Nadal parzyste, dzielimy na 2, dostajemy 27. 27 jest podzielne przez 3, dostajemy 9. 9 dalej dzieli się przez 3. I trójka nadal dzieli się przez 3, dostajemy 1. Ponieważ chcemy wyciągnąć czynnik przed pierwiastek drugiego stopnia, więc szukamy par liczb powtarzających się. Nasze dwie dwójki dadzą nam jedną dwójkę, dwie trójki dadzą nam trójkę. Te liczby, które utworzyły pary, znajdą się przed pierwiastkiem, natomiast liczba, która nie ma pary, zostanie pod pierwiastkiem. I dostajemy. Przed pierwiastkiem znajdzie się dwójka oraz trójka. Natomiast pod pierwiastkiem zostanie trójka, dla której nie było pary. Możemy jeszcze tylko wyliczyć. Dostaniemy 6 pierwiastków z 3.